Drogi ojcze, jak podczas każdego spotkania w imieniu Twojego Syna ja chciałbym Ci podziękować, że pozwalasz nam rozważać Twoje słowo i badać, bo tak naprawdę spotykamy się po to tu, aby Ciebie bardziej poznać, aby się przybliżyć do Ciebie, ponieważ Ciebie umiłowaliśmy. Amen. I proszę Cię, także jak każdego spotkania, abyśmy mówili tylko prawdę w imieniu Syna Twojego i abyśmy nie wypowiadali słów, które nie są zgodne z Twoją wolą. Abyśmy nie szukali swojej chwały, tylko Twojej, bo Tobie się ona należy i Ty jesteś godny, aby być naszym Bogiem. Niech będzie błogosławiona dusza Twoja. Amen. Amen. Tobie chwała i cześć, Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci za to zgromadzenie. Dziękujemy Ci za to, że możemy na odległość wymieniać właśnie i różnymi rzeczami, które Ty nam dajesz i że możemy je rozważać, czy są Cię, że mamy każdego właśnie tutaj, brata i siostrę, nawzajem siebie mamy. Dziękuję Ci za to wszystko i daj nam proszę Twoje słowa, żeby były w naszych i żebyśmy wypowiadali to, co chcesz. Pragnę prosić Cię wszystkich rodzin, braci i sióstr, ich sąsiadów i także prosimy Ciebie o nasz naród, żeś Panie przekonał ich o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, posłał swojego Ducha Świętego i napełnił ludzi, dotknął się ich serc i przełamał wszelkie te zwierzchności, które tkwią nad różnymi właśnie krajami, łącznie z naszymi, za te właśnie, żebyś Panie odsłonił zasłonę z oczów ich i serca zamienił w mięsiste, żebyś nas poprowadził, co mamy mówić, jak mamy się modlić, żebyś także poprowadził nas w dzisiejszych rozważaniach. Pragnę Cię prosić także o ciocię moją Wiolę, żebyś Panie dodał jej zdrowia i uzdrowił ją wszelkich chorób. Amen. Panie. Błogosław każdemu z nas tutaj w oczom Jahwe Elohim. Wszechmogący, wieczny, błagam w imieniu umiłowanego, ukochanego Syna. Jahasia Hamashiach Jezusa Chrystusa. Spójrz na każdego z nas. I Ty wiesz, co jest w naszych sercach. Wiesz, co każdy z nas przechodzi. Błagam Cię w imieniu umiłowanego, ukochanego Syna. Nieś nasze problemy. Chryste, Ty niesiesz nasze problemy. Ty zwyciężasz. Błagam Cię o łaskę dla każdego z nas. Tutaj, dla naszych sąsiadów. Dla całego Izraela. Żyd, Judy, Żydów. Dla nasienia Abraham. Błagam, błogosław nam. Błogosław nam, naszym domom. Zbuduj wokół nas fortece, aby ręce niegodnych nie miały dostępu. I nieś nas i zwyciężaj nasze problemy. Weź nasze wszystkie problemy, Chryste Wszechmogący Wieczny. I je rozwiąż, znieważ, zniszcz je. Bo Ty zwyciężasz wszystko. I proszę, usłysz problemy każdego z nas i myślę, że wiesz dokładnie, o co chodzi w sercach. Wiem, że wiesz, o co chodzi w sercach braci i siostry. Amen.
Amen. Amen. Amen. Ojcze, to zacznijmy rozważanie przede wszystkim Słowa Bożego, ale tak jak już napisałem na kanale o informacjach, w informacjach o spotkaniach, że podzielimy się swoimi świadectwami, jeżeli takowe są, oczywiście, odnośnie tych metod, które Pan Bóg używa, aby się z nami skomunikować, aby nam przekazać, co dotyczy naszego życia lub naszego zboru, tego, co mamy robić w danej chwili, bo Pismo nam bardzo wyraźnie przekłada to, jak powinniśmy postępować i jak żyć, zwyczajnie jak powinniśmy żyć. Ale są czasami sytuacje, że naprawdę nie wiemy, co w danej chwili powiedzieć. Nie było tego w piśmie, więc nie wiemy, jak co powiedzieć, więc komunikacja z Bogiem jest bardzo ważna i ta relacja z Panem Jezusem, bez niej nie ma tak naprawdę nic. Nie będziemy wydawali owoców takich, jakie On oczekuje. Bo tak naprawdę On podlewa. I jedną z takich metod właśnie jest sen. Bóg objawia się z swoim umiłowanym przez sen. Chociaż nie tylko, ponieważ Faraon podczaszy i piekarz za czasów Józefa, przepraszam, Józefa czy Nebukadnezar, którzy nie byli mężami bożymi, mieli sen, który dotyczył ludu bożego, bo miał jakiś bezpośredni wpływ. Prawda? Więc to nie jest takie jedno z, takie proste. Ja przygotowałem parę przykładów właśnie odnośnie snu z pisma. Zazwyczaj mam taką tendencję, że zaczynam od początku pisma, od pierwszej Mojżeszowej aż do samego końca. I nie jesteśmy w stanie przebrnąć przez wszystko, co jest, ale jakby narzucić tylko obraz tego, jak to Pan Bóg mniej więcej się objawia, czy to prorokom, czy to właśnie mężom Bożym przez sen. I taką niby trywialną rzeczą jest chociażby historia Jakuba o owcach, prawda? Ja zacytuję tutaj pierwszą Mojżeszową, 31 rozdział 10-13. Wtedy bowiem, gdy owce się patrzyły, podniosłem oczy i widziałem przez sen, że to samce, które pokrywały owce, były pręgowate, cętkowane i łaciate. I wtedy anioł Boży rzekł do mnie we śnie: Jakubie. A ja odpowiedziałem: Otom ja. On zaś rzekł: Podnieś oczy i zobacz, że wszystkie samce, które pokrywają owce, są prętkowane, cętkowane i łaciate. Widziałem bowiem wszystko, co ci czynił Laban. Jam jest Bogiem z Betel, gdzie namaściłeś pomnik i gdzie złożyłeś mi ślub. Wstań więc teraz, wyjdź z tej ziemi i wróć do swojej rodzinnej ziemi. I była taka niewielka rzecz, ale to powodowało między innymi to, że owce Jakuba rozmnażały się więcej, prawda? Takie błogosławieństwo. Ale jak widzimy, poprzez właśnie anioła w śnie Bóg przekazał to, co chciał Jakubowi, prawda? Kolejny przykład to jest chociażby Józef, gdzie wyjaśnił sen podczaszemu i piekarzowi, ci, którzy trafili do więzienia za kradzież kielichu, dobrze pamiętam, kielicha. I tu jest właśnie to słowo, co wcześniej powiedziałem. Sekundę.
O, jest. To jest pierwsza Mojżeszowa 48:17. Odpowiedzieli mu: mieliśmy sen, a nie ma nikogo, kto by nam go wyłożył. Rzekł do nich Józef: czy nie do Boga należy wykład? Prawda? To jest najważniejsze, bo na tych samych kartach historii biblijnej możemy zauważyć, że Bóg wielokrotnie ganił czy do proroków, czy to właśnie tych, którzy mieli sny, za to, że mówili w swoim imieniu. I prawdopodobnie do tego później dojdziemy. Ja mam to zapisane. Wszak mam dziesiątki różnych wersetów. Oczywiście przez tego nie przejdziemy, ale przez to wszystko, ale chciałbym nadać jakiś ton temu, jak Pan Bóg działa, bo tak jak powiedziałem wcześniej, lekceważy się metody Boże. Prawdopodobnie dojdziemy do właśnie świadectw. Ja też mam jedno. I może od niego w sumie też zacznę, zanim oddam wam głos. Miałem jeden sen. Byłem bardzo utrapiony życiem z kobietą. Zaraz po tym, jak przyjąłem Pana Jezusa jako swojego Pana, uwierzyłem, że przyszedł w ciele, to związałem się z pewną kobietą. To była poganka. Jeszcze wtedy nie znałem niestety przykazań, nikt mnie nie nauczył, że powinienem wziąć kobietę w Panu Jezusie, prawda? Ta, która wierzy, która się nawróciła. Przez co zaczęły się problemy. Ja chciałem zachowywać przykazania, a ona chciała grzeszyć. I nic innego, jak mógł powstać spór między nami. Modliłem się, bardzo byłem przez to, no, ogarnęło całe to moje życie właściwie. Tak byłem rozbity przez tą sytuację, bo stałem w konsternacji, chcąc jakby zbudować jakiś związek, jej ewentualnie jej także dogodzić, ale ważniejsze było dla mnie, że prawda, Bóg, który mnie jakby uświadamiał i wyzwalał od moich grzechów. I nie wiedziałem, co zrobić, i modliłem się wielokrotnie, aż wiecie, miałem w swoim życiu mnóstwo snów, ale ten sen akurat był bardzo jasny, który mnie zaniepokoił, nad którym mocno go pamiętałem, jak żaden inny. To było bardzo krótko. Jechaliśmy rowerem, ja właśnie wtedy z Moniką. Często jeździliśmy ogólnie rowerami, bo miałem Huskiego, to musieliśmy jakby z przymusu. I było tak, że w pewnym momencie, gdy jechaliśmy, ja zobaczyłem pitbulla i on był taki smutny. Ja do niego zszedłem i w tym momencie, gdy schodziłem, zauważyłem, że ona odjechała. I podchodząc do tego pitbulla, nie wiedziałem, kurczę, ona odjeżdża, ja muszę zobaczyć tego pitbulla, nie wiem w ogóle, czemu tak zrobiłem, ale podszedłem i on mnie jakby chciał ugryźć. On był taki miły, fajny, ale tak naprawdę on chciał mnie ugryźć, i to tak w motyle, nie wiem, czy wiecie, w łopatkę w sumie, tak w dziwnym bardzo miejsce, nie? Ale lekko tylko tak ugryzł, nadgryzł zębami, ja się wyrwałem, wsiadłem na rower, odjechałem, ale już jej nie znalazłem. Po czym minęło 2 miesiące i to tak wszystko eksplodowało, że się rozeszliśmy. I dopiero jak to się stało, ja zrozumiałem, o co chodziło w tym śnie. Że po prostu my musimy się rozejść, chociaż oboje jakby staraliśmy się, żeby znaleźć ten konsensus. Ale jak wierzę, Bóg mi dał do zrozumienia, że to nie ma sensu. Że to tak nie może być. I to tyle, jeżeli chodzi o moje sny. Nic więcej takiego nie miałem, z czym mógłbym się podzielić, które nie wierzę, że są od Pana Boga. Także oddaję wam, bracia i siostry, głos. Ja chciałam, jeśli mogę, nawiązać do bo troszeczkę wspomnieliśmy o tych, o Piśmie Świętym, jak jest to bydło, że łaciate i tak dalej. To chciałam tylko dodać do tego, że myślę, że Wszechmogący Wieczny chce nam przez to powiedzieć, żebyśmy uważali, na co zwracamy wzrok, na co
nasza uwaga się skupia. Dlatego, że to też uzewnętrznia się i duchowo, i fizycznie. Także szczególnie w dzisiejszych czasach, jak jest tak dużo na internecie możliwości zobaczenia różnych rzeczy i nawet czasem jest nas się ciężko oderwać i często jest coś takiego, że ludzie bardziej są, jesteśmy bardziej przyciągani do negatywnych. Trzeba rozważyć w sercu wszystko to, co robimy, łącznie z tym, co oglądamy na internecie, nawet jeśli chodzi o wiadomości, żeby wiedzieć, czy po prostu cały czas chodzić z Chrystusem, czy On chce, żebym ten obejrzała. Tak, ta przepowiednia o Jakubie, jak on miał z tym Labanem, że dla niego łaciate, dla tamtego nie łaciate. I Jakub zrobił coś takiego, że zaczął przed tym bydłem stawiać różnego rodzaju takie jak gdyby rysunki, czy na kijach takie łaciate, jak one piły wodę, czy jak ze sobą chyba kopulowały, to było, one widziały te pręgi. I później te pręgi pojawiały się na ich potomstwie. Czyli wiedzmy o tym, że na co patrzymy, na co zwracamy uwagę, to jest bardzo ważne, ponieważ to też nas zmienia. Jest też takie powiedzenie, że jak się coś zobaczy, to nie można tego odzobaczyć. Prawda? Czasem jak spojrzymy na coś, szczególnie jak nie powinniśmy zobaczyć, to jakoś to nas przez ileś tam czasu i nie możemy tego odzobaczyć, a chcielibyśmy to odzobaczyć. Ale też pozytywnie to może być. Mamy zwracać na to, co jest pozytywnie, na co Chrystus pragnie, że chcesz nas, żebyśmy zwracali uwagę tam, żebyśmy patrzyli, gdzie On chce, żebyśmy patrzyli. Bo to nas zmienia. Zmienia nas w sensie fizycznym, zmienia nas w sensie duchowym. Także to nie jest tak, że sobie oglądam coś tam i później mi się wydaje, że a to mnie nie zmieni, bo ja tylko sobie to obejrzę. A. Także trzeba bardzo uważać. I to jest, w tym jest wielkie nauczanie właśnie, żebyśmy to zrozumieli w tymi łaciatymi, z tym łaciatym bydłem i niełaciatym. W Jakubie, która to jest księga? Co cytowałem? Proszę? To, które cytowałem? Tak, chodzi ci o te owce? Z tymi owcami, z bydłem, co dla Jakuba miało być. Pierwsza Mojżeszowa, 31 rozdział. Mhm. Bo Jakub sobie, że on weźmie ze sobą wszystkie te, co się urodzą łaciate. I tak zrobił, że namalował i później się rodziły łaciate. Mhm. Jak one patrzyły się na te łaciate pręgi i tak dalej, jak to bydło chodziło. Tak, tylko wiesz, ciekawe jest to, co mówisz, to znaczy możemy wejść do głębiej. Ja chciałem tylko dać obraz tego, że już od samego początku Bóg działał tak, że miał komunikację z wybranymi ludźmi, prawda? Tych, których miłował właśnie przez sen. To też było przecież chociażby z Salomonem. Prawda? I z wieloma innymi, z Danielem chociażby. I tak się ciągnie przez w sumie całe pismo, że miał ten. To przecież Józef miał sen, prawda? Miał sen, gdy miał właśnie się udać te. Ja może zacytuję. A gdy Herod umarł, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc: wstań, weź dziecię oraz matkę, idź do ziemi izraelskiej. Zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia. Prawda? Mhm. Że to ciągle jest ten, tak jak wspomniałeś wcześniej, że to w Dziejach Apostolskich jest napisane, że w czasach ostatecznych starcy będą
mieli sny, młodzieńcy będą prorokować, prawda? Także to nie ma. Ja chcę tylko dać obraz tego, że coś takiego istnieje, wbrew temu, co się niestety mówi, o, nie, to mnie nie interesuje, to ja ten. Bóg tak działa, nie? Ja nie mówię, że to musi być, że to konieczne, tylko Bóg może w ten sposób zadziałać, więc nie możemy też tego lekceważyć. Uważać, owszem, ale nie lekceważyć, prawda? Nie, właśnie nie ekscytować się tak za bardzo, że o kurczę, to sen, to ja muszę go zbadać, prawda? Koniecznie, nie? Bo ja czasami miałem takie, no teraz już nie zdarza się to, ale kiedyś miałem tak chore, że tak to nazwę, sny, że no to raczej nie mogło być od Pana Boga, to raczej miało inne swoje źródło, więc po prostu musimy uważać, nie? Zgodzę się, że musimy uważać, ponieważ teraz z tymi antenami 5G i tak dalej, to też słyszałam, że są takie możliwości, że mogą też zmieniać sny. Ale to nie znaczy, że wszystkie sny są zmienione. Nie, nie, nie. Bo wiele snów jest od Wszechmogącego Wiecznego. Żyjemy w czasach ostatecznych, czyli jest wiele informacji, badamy, czy jest to od Wszechmogącego Wiecznego, czy się zgadza z Pismem Świętym. Czy może ktoś ma dar, żeby bratu pomóc z snem? Czy co? Może... Piotrze, przerywa cię. A teraz? Musisz zmienić miejsce. No, na razie okej. Okay. Nie da się zawołać. To teraz chciałem... przeczytać. To tam się odnosi do snów. To jest czwarta księga. Piotrze, nadal cię zrywam. I może ja się przeloguję na szybko. Albo zmień lokalizację, gdzie siedzisz, troszeczkę się gdzieś przesuń. Teraz? Lepiej jest, czy nie? Nadal tak. Słychać jak robota. Teraz jesteś robotem, Piotrek. Musisz się przelogować. Jeszcze raz? Jeszcze gorzej. Teraz jesteś robotem z anemią. Ta, za chwilę Piotr przyjdzie, to będzie mówił. Ja ogólnie, tak jak napisałem i wcześniej mówiłem, no ja was zachęcam, jeżeli macie czy to świadectwo, czy to coś, co pominęliście, to po prostu wspomnijcie. Bo no, ja czy inne osoby, które się odzywają, nie jesteśmy w stanie wszystkiego, myślę, przedłożyć. Z racji tego, że czas mowy jest ograniczony i też wiedza każdego z osobna, więc no, po to się tu też spotykamy, żeby zbudować to zgromadzenie. Ja to powiem od siebie tyle, że no, mamy wiele dowodów na to, że Bóg się z nami komunikuje, choćby nawet w taki sposób, przez słowa innych sióstr czy braci. Że wielokrotnie na naszych spotkaniach zdarza się taka sytuacja, że któryś z braci albo siostra dziękują za słowa wypowiedziane przed chwilą, bo właśnie tych słów oczekiwali, bardzo były im potrzebne, dzięki tym słowom coś zrozumieli. No i można masę takich właśnie przykładów przecież różnych podać i w zasadzie chyba nie ma takiego spotkania, na którym by się taka sytuacja nie zdarzyła, gdzie czujemy obecność tego żywego Boga, który mówi właśnie konkretnie do mnie i dostaje konkretną odpowiedź na jakieś nurtujące mnie pytanie czy problem. Im bardziej jesteśmy bliżej Wszechmogącego Wiecznego i im bardziej żyjemy tak, jak On chce, tym szybciej i tym bardziej wyraźnie dostajemy właśnie tego typu, bo jesteśmy w bliższej komunikacji z Nim.
poprzez nasze życie, poprzez nasze modlitwy. Także to tak jak gdyby Enoch. Enoch chodził z Wszechmogącym. I później go nie było, bo Wszechmogący Wieczny go wziął. Czyli został, nawet nie umarł, tylko został jak gdyby to, co teraz nazywamy rapcze, czy też porwanie. Wrócił do nas Piotr. Możesz kontynuować. A teraz przerywa? No, na razie nie. Jest dobrze. Nie przerwie. Czwarta Mojżeszowa, 12 rozdział. Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi z powodu żony kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę kuszytkę. I mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawiał Pan, czy także przez nas nie przemawia? A Pan to usłyszał. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich. Piotrze, którzy są na ziemi, na Miriam, przyjąłem. No niestety. Ja akurat wiem, co chcesz przeczytać, co ten, bo też to mam jakby przygotowane. Możesz to przeczytać za mnie? Postaraj się. No już sekundę tylko znajdę, bo ja mam to w... Już czytam, już. Nie mogę tak z tym wszystkim, bo tu nie wiem dlaczego mam jedną kreskę i mnie tak rwie, ale o, trudno. Teraz ci lepiej działa. Tu się tak huśta. To nie ścina teraz. No spróbuj jeszcze raz. Dobra, przesunę się do tego okna jeszcze bardziej, nie wiem jak to na palcach stanę może. O, a Pan stąpił w słupie obocznym, stanął u wejścia do namiotu, wezwał Arona i Miriam, a oni wyszli oboje. I rzekł Pan, słuchajcie moich słów, jeżeli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu. Przemawiam do niego we śnie. Lecz nie tak jest ze sługą moim, Mojżeszem. W całym moim domu jest on wiernym. Z ust do ust przemawiam do niego i jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on. Dlaczego więc ośmieliliście się wypowiadać przeciwko słudze memu Mojżeszowi? I tutaj chciałem się zatrzymać, bo tam jest napisane, że w zagadkach. I nie czuję się jakimś nie wiadomo kim wyjątkowym, bo wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie i to On jest wyjątkowy, a my jesteśmy dzięki Niemu usprawiedliwieni. Amen. I chciałbym właśnie od tego zacząć, żeby właśnie oddać mu chwałę, a nie sobie. No i zagadki, jakie ja dostałem od Pana Jezusa, bo wierzę, że to są od Niego zagadki. Nie wszystko rozumiem i też nie każdy sen chciałbym tu opowiadać, bo jest ich dużo i nie chciałbym też zajmować za dużo czasu, bo nie wiadomo, czy się znowu nie zatnie. Jeden ze snów, który bardzo lubię i ostatnio się zdarzył, to był taki, że już go chyba opowiadałem wam, ale opowiem go jeszcze raz, bo to była zagadka. Kiedyś łowiłem ryby z tatą, z moją siostrą młodszą. Lubiliśmy jeździć na te ryby nad jeziorko. I nad tym jeziorkiem we śnie zdarzyło się tak, że ten sen właśnie był nad jeziorkiem i patrzyłem na taflę wody i były pęcherze powietrza pływające po tej tafli. I jak ktoś łowi ryby, bądź tam ma doświadczenie, to wie, że to może być mieć związek z tym, że te ryby tam są. Że tam warto zarzucić, że tam warto też tego pokarmu, zanęty tej sypnąć, bo tak się ryby łowi, że rzuca się zanętę, a później zarzuca się czy to na spławik, czy na jakiś grunt, czy na jakieś inne metody, żeby te ryby się tam zgromadziły. Rzuca się zanętę, a później rzuca się
przynętę i one to połykają i są łapane, nie? Chodzi o wędkę. Tak samo może być z siatką, którą się zarzuca pod wodę. Niektóre metody takie połowu siatką, to też przynęta musi być. No i w tym śnie stwierdziłem, że pójdę po przynętę, że pójdę po jakieś tam zapachowe rzeczy, bo to nieraz się wanilię, nieraz jakieś różne rzeczy do tych ciast dodaje. Zależy jaka ryba, to one tam lubią. No i zacząłem iść po te przynęty i raz, dwa znalazłem się w objęciu Pana Jezusa. Nie widziałem Jego twarzy i byłem przytulony do Niego głową, tak jakby do prawej strony Jego, czyli że do serca jakby, nie? I to nie było tak długo, nie trwało, bo zostałem wybudzony głosem, że wypowiedział Pan moje imię po prostu i mnie wybudził z tego snu tak, że się ocknąłem i byłem wystraszony, jak się obudziłem, tak jakby wstrząsnął ten głos moim ciałem całym, że jakby to powiedzieć, no taka fala dźwiękowa jakby się przetoczyła przeze mnie, nie? I nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem wcześniej, żeby coś takiego dostać i bardzo byłem z tego szczęśliwy, ale to też była zagadka, no jak każdy ten prawie taki, który właśnie tak jak tutaj według fragmentu z ust do ust przemawiał Pan do Mojżesza, nie? A do właśnie tych różnych braci, sióstr może właśnie do nas przemawiać w zagadkach. I dla mnie zacząłem to rozpatrywać i rozważałem to i rozmyślałem, no że jest tam ta symbolika ryb, a jak wiadomo ryby to ludzie mogą być, nie? Czyli że się łowi tam ludzi. I ja zrozumiałem to tak, że szukałem przynęty na ludzi, a tymczasem przynętą jest Jezus Chrystus. Bo później się znalazłem w Jego objęciach, nie? I powiedział do mnie moje imię, tak mnie obudził. Miałem też ważną sprawę do załatwienia, przekładałem, żeby wstać i się obudzić. Te drzemki przełączałem i tak dalej. Miałem iść do Urzędu Miasta i tam załatwiać sprawy z rejestracją. I tak to rozumiem, że sięgamy może po różne atrakcyjne rzeczy, żeby zachęcić różnymi atrakcyjnymi, tak jak te ryby, zapachami, przynętami, a one mogą tego nie połknąć, bo przynętą jest Jezus Chrystus i On mówił o tym, że wszystkich do siebie pociągnie, jak zostanie właśnie wywyższony, a został wywyższony przecież nie tylko na krzyżu, ale ponad całą ziemię, bo jest w niebie i wróci. I myślę, że to jest, może być przesłanie tego snu, żeby do Niego się zwracać i trwać z Nim w społeczności. Innym razem śniło mi się w nocy tak krótko, to jest naprawdę, nie muszę dużo jakoś dodawać. Inny sen był taki, że w zasadzie nie pamiętam żadnego snu, ale wybudzony zostałem i trzy puknięcia były takie. Zapukało, tak, takie puk, 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 nie? Ja się poderwałem i zacząłem się modlić, bo tak pomyślałem sobie, bo siostra Marta opowiadała o tym, że tak jakby piorun ją przeszył, czy coś takiego. I ja sobie tak jakbym tymi piorunami coś było na rzeczy i takie puknięcia słyszałem, trzy. I tak sobie się obudziłem i zacząłem się modlić. I w zasadzie takie doświadczenia moje nie jakieś, nie mam jakoś może, nie jest tego mało, no trochę tego było, tych różnych rzeczy, ale wielu rzeczy nie rozumiem, nie? Wielu rzeczy nie rozumiem i na razie to tyle chciałem dodać od siebie. I chwała Jezusowi Chrystusowi, daję tam głos Wam. Jeśli mogę się podzielić na temat pierwszego snu, co powiedziałeś, to łowienie ryb, to może też rozważ w swoim sercu. Myślę, że no, wszelkie tłumaczenie należy do Wszechmogącego Wiecznego. Także rozważ, czy to tak mogło być z Nim, że to dotyczy ewangelizacji, że nie wiem, czy Twój tata też był w ewangelizacji, ale czy też Ty chciałeś, żeby on był w każdym bądź razie, jak gdyby szukanie jak ewangelizacji, gdzie są ludzie, i aby ich ewangelizować. I
Chrystus to uwielbia i że ewangelizujesz. I zawołał, tak jak powiedziałeś, zawołał twoje imię. Więc ta ewangelizacja może też stanowić bardzo ważne twoje powołanie. Każdego z nas, oczywiście. W każdym bądź razie łowienie ryb to jest ewangelizacja. I Chrystus Wszechmogący, poczułeś od Niego uwielbienie. Czyli bardzo kocha to, że ewangelizujesz. To może ja też się podzielę moimi dwoma snami, które niedawno opisywałam u nas w świadectwach. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, czy przerywa, czy nie przerywa, bo jest też słaby internet u mnie. Słychać cię na razie, mów. Mhm. Więc tak, to się zaczęło z tymi snami, że powiem tak od początku, w skrócie. Te dwa sny miałam w 2010 roku, pod koniec kwietnia, jak ten samolot w Smoleńsku się rozbił, mnie to bardzo przeraziło. Tak mnie to gdzieś przeraziło, ale zaczęłam się modlić i prosić, żeby nie było wojny, bo gdzieś czułam, że będzie wojna. Nie wiem, dlaczego tak miałam, ale bałam się, że będzie wojna u nas w Polsce. Ja wtedy mieszkałam w Belgii z mężem i z dziećmi i bałam się tak mocno naszą Polskę i zaczęłam się tak modlić. I modliłam się bardzo dużo na różańcu, koronką do Miłosierdzia Bożego. Wtedy jeszcze byłam przecież w kościele katolickim jeszcze. Znałam tak Jezusa i tego wszystkiego, jak to powinno wyglądać naprawdę. I ta moja modlitwa była taka inna, nie tak jak zawsze, że modlitwa wieczorem i do spania, tylko ja się modliłam długo. Zrobiłam obiad, poszłam się modlić wieczorem, to prawie do rana siedziałam i też się modliłam, płakałam i tak prosiłam tak przez parę dni, żeby nie było wojny, żebym miała jakąś odpowiedź, żeby nic złego się nie stało u nas w Polsce. No i położyłam się spać, poczułam takie uderzenie grzmotu w głowę, bardzo bolesne, bo to mnie bardzo bolało i przyniosło mnie w takie miejsce, gdzie była ogromna biel, taka nieskończona biel była i była garstka ludzi, bardzo mało, no gdzieś koło 20 albo koło 30 osób, których ja znałam w tym śnie i te osoby też mnie znały i bardzo się cieszyły z tego, że ja tam jestem. Ja się cieszyłam też razem z tymi osobami, bo wtedy my się znaliśmy w tym śnie, wiedzieliśmy wszystko o sobie, ale teraz to ja nie wiem, kto to był. No. Zostało mi to zabrane, ta wiedza, że nie wiem, kto to był, ale wtedy w tym śnie wiedziałam o tych osobach i one o mnie wiedziały. I jak tak byliśmy razem z tymi ludźmi, tak się cieszyliśmy między sobą, odezwał się taki głos gdzieś z jakiegoś miejsca, który się nie zgadzał z tym, że ja tam jestem. Zaczęła mnie ta osoba oskarżać. No i to mnie zapytało mocno, bo ja wiem, kto to mnie oskarżył wtedy. To była jakaś bardzo mi bliska osoba, która się nie zgadzała i to mnie bolało, że ona jest aż tak... zgadzała z tym, ja jestem w takim miejscu, gdzie ona nie jest. No. Wyszedł taki starzec, mędrzec, nie wiem, jak to nazwać, ja mówię, że to mędrzec był. On był ubrany w długie szaty na jasno. Podszedł do mnie i powiedział, żebym za nim szła. Ja za nim szłam. Znaleźliśmy się już tak jakby sami, tak w oddali. Nie było widać tych ludzi.
co byli wcześniej. Tylko był ten mędrzec i ja i jeszcze tam paru mędrców tam dalej gdzieś, którzy nam się przyglądali, przysłuchiwali się tej rozmowie, która była ta rozmowa między nami. No i ten mędrzec miał coś w ręce. Nie pamiętam, czy to był zwój, czy to była księga, czy on czytał z tego. I czytał wszystko od początku stworzenia świata. Czytał wszystkie pokolenia, wszystko jak po kolei. Jak skończył czytać, to też mnie przydzielił do jakiegoś pokolenia. Tylko, że ja nie pamiętam w tej chwili, do jakiego, może jakbym ten sens pisała od razu na świeżo, to bym więcej szczegółów miała z tego snu, z pierwszego i z drugiego, a ja nic nie zapisałam sobie. I zaczął mi, jak już zaczął, jak skończył już wszystko wyczytywać i mnie przydzielił do tego pokolenia, to zaczął mi mówić, jakie moje życie było, jakie moje życie jest nie takie, jakie powinno być. To jest, co robię nie tak, co robię źle. Ja może nie będę mówić tego wszystkiego, bo to dotyczy się mojego życia, tego, jak ono wyglądało. Tam dodam parę szczegółów, że mówił, że ja jestem naga, tak, żebym się odziała w szaty, zakupiła je, że ja jestem łysa, tak, że jestem leniwa, bałwochwalcza. Dużo tam wymieniał, bardzo dużo, ja się z tym wcale nie zgadzałam, bo ja na tamty czas to ja nie wiedziałam w ogóle, co on do mnie mówi. Jaka ja jestem naga, jak ja jestem w piżamie, jestem ubrana, ja mam długie włosy, ja się nie zgadzałam z tym kompletnie. Ja w myślach, ja się kłóciłam z nim cały czas w myślach. Ja mówię, jak ty możesz mi tak mówić, jak to nie jest prawda, mówię, ty kłamiesz. Ty nie możesz mnie usądzać, tylko Bóg może mnie usądzić. Dlaczego ja tu jestem? Zaczęłam mu tak w myślach wyrzucać i podszedł drugi mędrzec też do nas i on miał taki łagodniejszy wyraz twarzy. Też poradził mi, żebym ja nakupiła właśnie te takie szaty, żebym nie była taka naga, żebym nie była, no. I no dużo było wtedy w tym śnie mi mówione. W większości to tak nie pamiętam. Wiem, że o Janie Pawle, co mnie bardzo też to zszokowało i dziwiło, że tak było źle powiedziane, bo ja do kościoła katolickiego należałam wtedy i to był taki wzór też do naśladowania, tak, wtedy dla mnie. I to był taki szok, jak to możliwe. Dla mnie to było, że to kłamstwo, że to nieprawda. Jak ja zaczęłam tak się kłócić z tym mędrcem jednym, później drugim, przyniosło mnie przed tron Boży. Jakoś tak dane mi było wiedzieć, że jestem przed tronem Bożym. Nie widziałam osobiście Boga, ale słyszałam głos, tak? Ten głos był taki potężny. To było jak grzmoty. Takie drżenie cały czas było. Ja tam upadłam, ja chciałam się zapaść. Ja w ogóle nie chciałam nawet istnieć w tamtym momencie. I wtedy ten głos do mnie mówił, żebyśmy się cieszyli z tego, co mamy. Mówił, cieszcie się z tego, co macie, bo tak. Marto, nie krępuj się, daj sobie czas. Wszyscy poczekamy. Ciężko mi wracać do tego, bo to jest straszne przeżycie. I było mi wtedy powiedziane, że cieszcie się z tego, co macie, co jeszcze jest. Bo tego nie będzie, zginiecie wszyscy. Że zginiemy w własnych grzechach wszyscy, bo tak daleko jesteśmy od Boga. Żebyśmy szanowali każdą sekundę naszego życia, żebyśmy to wykorzystali dobrze. Bo to kiedyś się skończy. Na koniec jeszcze
Zostanę mu powiedziane, że ostatnia godzina już wybiła. Został nam tylko ten czas. Ten dźwięk, tak jakby tego, tej ostatniej godziny. Wow. Tak, i ja się wtedy wybudziłam. Ja się wybudziłam i się tak bałam. Bałam się w ogóle pomyśleć o Bogu. Miałam taką bojaźń do Boga, że trudno do opisania. Bałam się pomyśleć, bałam się spojrzeć w górę. Bałam się nawet pomodlić, bo nie wiedziałam, czy ja to dobrze zrobię. Czy nie zostanę, czy nie umrę zaraz, bo coś źle zrobię. Nie wiedziałam w ogóle, jak mam żyć dalej, jak mam się zachować. Ja tak chodziłam parę dni, biłam się z myślami. I w końcu nie wytrzymałam, zaczęłam wyrzucać Bogu, że po co mnie stworzył. Dlaczego moje życie tak wygląda? Czy skoro ma do mnie takie pretensje, to czego mi nie powie, jak mam żyć? Czego mi nie pokaże? Skoro ja źle się modlę, to przecież mi tak nauczyli w kościele katolickim. Ja się urodziłam w rodzinie katolickiej, to widocznie taka jego wola była. Zaczęłam się tak kłócić w myślach i tak wyrzucać wszystko. I później w nocy znowu miałam sen. To było po paru dniach, gdzieś 3-4 dni od tamtego snu. I znowu tamten sen zaczął się od grzmotu w głowę i przeniosło mnie od razu przed tron Boży. Wow. Gdzie już nie było tego takiego głosu z takim grzmotem, z takimi drganiami, tylko to był taki łagodny głos. To taka miłość się rozlewała. Gdzie było mi powiedziane, że ja w tych ostatnich dniach, to ja odnajdę takich, że będą ludzie koło mnie tacy, którzy mi pokażą, jak powinno się oddawać mu prawdziwie cześć, jak powinno się żyć, tak? Jak powinno się żyć godnie. Że ja się opamiętam w tych ostatnich dniach. O. Ja zostałam wtedy przytulona. Przytulona zostałam wtedy taką miłością Bożą. Amen. To takie uczucie też nie do opisania, bardzo mocne. Życzę każdemu z was, którzy tu jesteście i słuchacie, żebyście też tak byli mocno przytuleni przez Boga i tak dostali taki pokój wewnętrzny, taką radość później. I ja od razu po tych snach, co miałam, ja nie żyłam dobrze, bo ja nie wiedziałam tak. Ja nie miałam od razu tych ludzi wokół mnie. Ja nie wiedziałam, jak mam żyć. Ja się obudziłam. Ja byłam już wtedy spokojna. Miałam tą obietnicę, tak, że ja się upamiętam w tych ostatnich dniach. Ale od tamtego, od 2010 roku, to już trochę lat minęło. Ja dalej żyłam tak jak wcześniej, tak, w tym kościele katolickim. Dopiero do niedawna. Ale to już nie będę mówić, bo nie będę przedłużać. Nie mów, mów, mów. Tylko podzielę się z wami tymi dwoma snami. Może ktoś jeszcze ma jakieś świadectwo też do opowiedzenia swoje. Bardzo ważne sny. Podziel się z wszystkim, jak uważasz. Ale w międzyczasie, jeśli mogę powiedzieć, na imię, to jest też oskarżyciel. Więc, bo on i oskarżyciel, plotkarz, dlatego my nie możemy w żadne plotki, bo on jest tym plotkarzem. Bo on najpierw robi coś takiego, że ciągnie nas do ludzi do nas do grzechu, a później oskarża nas za to, że to jest za to, że człowiek robi. Więc chciałam po prostu to powiedzieć. Powiedz, siostro Marto, jeszcze o tym bałwochwalstwie i tym wszystkim, bo to jest bardzo ważne dla naszego narodu, żeby, jeżeli ktoś to słyszy, żeby zrozumiał. Znaczy fajnie by było, siostro, jakbyś odpowiedziała, że jak twoje życie zaczęło się zmieniać po tym śnie, w sensie jak zaczęłaś wychodzić z tego właśnie tak jak Piotr mówi, bałwochwalstwa, katolicyzmu, różańców i jak cię Bóg pokazywał te,
te właściwe, właściwą drogę, właściwe doktryny, to jest, myślę, że to jest ważne. Także to poprosimy. Dobrze, to powiem wam tak pokrótce. My mieszkaliśmy wtedy w Belgii, później po jakimś czasie zjechaliśmy do Polski, znaczy ja zjechałam z dziećmi. Mąż jeszcze został tam, pracował. Ja zjechałam tutaj, jak miałam już trójkę dzieci, no i wiadomo, uczęszczaliśmy do kościoła, dzieci do komunii musiały iść i wtedy mi zaczęło coś tam świtać, no, czy ja powinnam do komunii dawać, czy to tak powinno wszystko wyglądać, czy to tak w piśmie pisze, że tak powinno być, ale nie czytałam pisma wtedy. Nie czytałam, bo też i może nie miałam... Ja mam gospodarstwo rolne, tak? Tu mam troje dzieci, tu mam też i swoje obowiązki i zawsze odkładane to było na później odkładane. I tak zbywało i moich dwóch synów poszło do komunii i później jak Emilka miała iść do komunii, to ja powiedziałam, nie, dosyć, ja nie będę się bić z myślami. Ja muszę przeczytać Pismo Święte. No i dopiero po przeczytaniu Pisma Świętego, dopiero zrozumiałam, jak to wszystko powinno wyglądać, bo dopiero wtedy mi się oczy otworzyły, tak? I dopiero się wtedy wszystkiego dowiedziałam. Jeżeli ja... Nawet jak... Trochę żałuję, że wcześniej nawet nie czytałam tego Pisma Świętego, bo jak ja bym czytała wcześniej to Pismo Święte i później ten prorok, co mi tam czytał, te wszystkie pokolenia, to mi byłoby to łatwiej wszystko zrozumieć, a wtedy bym wiedziała, a to, co wtedy on mi mówił, to dla mnie to było nie do pojęcia, a jak czytałam Pismo Święte, to dopiero mi się otwierały oczy na to, co on mi mówił, a co ja tu czytam, że to jest prawda, że to my w błędzie żyjemy, że to nas ludzie... Że to nas księża oszukują. I... Tak. No i... I postanowiłam, że wyjdę z kościoła, że wypiszę się i jeszcze... Ja byłam sama, tak? Ja czytam Pismo Święte, ja nie znałam nikogo, nikogo, kto żyje biblijnie, tak? Że tak powiem. I w ogóle tak zaczęłam czytać i mówię, to niemożliwe. Gdzie są ci ludzie? Jeżeli to jest prawda, to gdzie te ludzie są? Tak nikt nie żyje. Nie ma nikogo takiego tu na świecie. To jest nie do pomyślenia. I tak zaczęłam się też modlić już własnymi słowami, nie tą formułką, nie żadnymi tymi, tylko prosiłam Boga, żeby mi pokazał tych ludzi, gdzie ja ich znajdę. I tak obiecywałam, że jak poznam kogoś i znajdę tych ludzi, to ja będę z tymi ludźmi i będę żyć tak, jak piszę w piśmie, tak? Tak jak powinno to być. No i znalazłam tutaj was, grupę na Discordzie, tak? I wzrastamy tutaj duchowo. Ja się od was dużo też i uczę i wzrastam duchowo, bo też jeszcze wszystkiego nie wiem, tak? I sama czytam dużo Pismo Święte w domu i Ale ja najważniejsze jest to, że ja w ogóle dziękuję Bogu, że mnie wyciągnął z tego wszystkiego. Amen. Z tej religii, z tego kłamstwa i oszustwa. Naprawdę tyle ludzi, ile idzie i nie zdają sobie sprawy nawet z tego, że oni później mogą się znaleźć. Jak obrażają Boga tym swoim zachowaniem. Niewiedza też jest grzechem, jeżeli ja mówię nawet teraz moim bliskim. Mówię, czytajcie i zobaczycie później. Oni mówią, że oni nie chcą tego słuchać. Ja mówię, nie może. Że tak ludzi mam policzone, że nie chcecie. To trzeba wiedzieć. Tyle rzeczy ludzie chcą wiedzieć, a na temat Boga nie chcą wiedzieć. To tak mocno boli nieraz. No to najważniejsze, bo tutaj mamy przecież tylko życie na chwilę, a tam dopiero jest życie na wieczność. Nie ma odwrotu. Tak. To tyle ode mnie chyba. Bardzo ważne słowa. A co ci zrobili z tym posągiem, co tam mówiłaś kiedyś? To posąg był taki i oni zaczęli cię prześladować?
Znaczy, my jak zjechaliśmy z Belgii, to mieszkamy tutaj na ojcowiźnie mojego męża. I tutaj stała figura Maryjna, ta katolicka. I oni ją postawili, bo ja jak czytałam w piśmie, jakie to jest bałwochwalstwo, ja mówię nie, ja nie będę czciła, że tak powiem, bałwana tutaj u siebie. Nie będą mi się ludzie kłaniać i chodzić i majowe jakieś odprawiać czy coś tam. I po prostu usunęłam, tak? O, oh, amen. Tak, to była duża figura. Ja mówię, to ja to muszę usunąć. Ja się modliłam wcześniej, prosiłam, jak ja to mam zrobić, bo to było wylane z cementu, to było bardzo ciężkie. Rozebrałam tą taką kapliczkę na częściami, wywiozłam i zrzuciłam tą figurę, ale ja tego nie dam rady ponieść, bo to jest dla mnie za ciężkie. I tak się stało, że najechał jakiś tam pan najechał samochodem, pytał się o adres. Ale jakoś tam nie mógł znaleźć tego adresu, ja mu nie mogłam wytłumaczyć. W końcu się go spytałam, czy mówię, mówię do niego, jak ja już panu nie mogę w niczym pomóc, to może pan mi chociaż pomoże. I on mówi, w sumie czemu nie? No i tak wzięliśmy tą figurę, wrzuciliśmy na taczkę i wywieźliśmy. Amen. I w ten sposób dałam radę, tak? I teraz nie stoi to tutaj przed moim domem. Przecież też mamy się oczyszczać, mamy oczyścić nas samych, ale też i nasze domy z tego wszystkiego, z tych obrazów, z tych figurek. Bo to jest bałwochwalstwo. Każdy, kto przeczyta pismo, czy tam Jeremiasza nawet, tak? Czy Izajasza, to się dowie, że to jest bałwochwalstwo. Że to jest tak. Mocno bardzo obraża Boga. Ludzie obrażają tak tym. To jest brud. Jest zapisane, że to wszystko będzie zniszczone na pył. No i jeszcze dokończę. Jak ta rodzina dowiedziała o tym, że ja to usunęłam, oni bardzo się wściekli na mnie. Zaczęli mnie straszyć policją, sądem, szpitalem psychiatrycznym. No nic mi nie mogli zrobić w sumie, bo policja to co ma do tego? No to ja jestem tutaj posiadaczem teraz tego razem z mężem. Mąż nic nie miał przeciwko temu, bo mój mąż jest ateistą i twierdzi, że tam jemu tam wszystko jedno, czy to będzie, czy nie będzie. No do sądu też mnie nie mogli podać, bo zbytnio postaw do tego nie mieli. No i się tak rozeszło, no tak. Ani do szpitala, bo przecież ja jestem zdrowa, no i nic mi nie zrobili. Skończyło się tylko na straszeniu. Piękny i bardzo chwalebny uczynek dla nas wszystkich przykładem. Marto, nic nie mogli zrobić, bo Pan Jezus Cię chroni. Amen. Dobrze zrobiłaś. Ja przede wszystkim dziękuję Ci, że się zebrałaś siłę, żeby to powiedzieć, bo jak sama widzisz, to pobudza nas do refleksji i na pewno nas buduje. Ale ja chciałem, nie będę się odnosił do całości, ale chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę, o której wspomniałaś. Mianowicie o końcu, to właściwie to jest dla mnie proroctwo, które, ja to przeczytam, co napisałaś, bo tym razem głos był pełen miłości. Powiedziano mi, że ja w ostatnich dniach się nawrócę, że odnajdę to właściwą drogę, że będzie mi to dane, że będą ludzie obok mnie, których Bóg miłuje. Że ci ludzie mnie wszystkiego nauczą i wskażą. Wiesz, ja bardzo bym chciał, żebyśmy chociaż byli tą cząstką, bo wiadomo, wiele osób pewnie pojawiło się na Twojej drodze, czy pojawi, żebyśmy chociaż byli tą cząstką, którą Bóg miłuje. Bo to są bardzo mocne słowa, tak wbrew pozorom. Nie? To dla kogoś może trywialnie brzmieć, ale to są bardzo ważne słowa i życzę nam wszystkim, żeby tak było. Ja zauważyłem, że
Ewelina, chyba chciałaś coś dodać, powiedzieć, prawda? Bo wcześniej wyłączyłaś mikrofon. A chciałbym, żeby wszyscy... Chciałam Marcie podziękować, że się z nami tym podzieliła. Ja co prawda już słyszałam tą historię wcześniej, znaczy no nie o tych snach, ale o tym, jak się rozprawiła z tą figurką, bo to była figurka chyba tej Matki Boskiej, tak, tej światowej. I jak ja to pierwszy raz usłyszałam, to naprawdę byłam tak pełna podziwu dla Marty, bo mimo tego, że my teraz jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, to ja nie wiem, czy wszystkim starczyłoby na tyle odwagi, żeby to po prostu wziąć, na taczki porozwalać, wiecie, no to jest naprawdę niesamowite. Choćby nawet dlatego, że no co, słaba kobitka, a jednak znalazła sposób, prawda, żeby sobie z tym poradzić. To oznacza, że miała w sobie naprawdę niesamowitą determinację i Marta, naprawdę ogromny szacunek na ciebie. I za to też, że się podzieliłaś ze wszystkimi, bo jak ty płakałaś, to podejrzewam, że nie jedna osoba tutaj też łezkę uroniła w momencie, kiedy to opowiadałaś. Naprawdę coś pięknego. Tyle ode mnie. Przypomniało mi to też opowieść o Abrahamie. Chwała Bogu, że dałaś radę to opowiedzieć do końca. Specjalnie dzieciom. Słychać to w ogóle? Właśnie nie słychać cię, Piotr. A teraz? Tak. Chciałem powiedzieć, że chwała Bogu, że powiedziała Marta, siostra, do końca, bo ciągnąłem ją trochę za język, bo chciałem naprawdę, żeby to... Piotrze, działa, bo to dla nas Piotrze, wszystkich. Podejdź no do okna. To mnie tak zbudowało, że aż. A teraz? Teraz? Teraz tak. Chciałem powiedzieć, że chwała Bogu, że siostra Marta podzieliła się tym. Specjalnie chciałem tyle informacji po prostu, żeby powiedziała, bo to jest taka siła w tym świadectwie, że po prostu aż jak słuchałem, to odwaga taka nachodzi do człowieka, żeby tam wyjść i im mówić to, i mówić im, tym wszystkim ludziom, i się wcale nie przejmować, bo nieraz człowiek się tam przejmuje czymś, nie? I może to dlatego było tak ciężko też powiedzieć to, bo tu ogólnie nad tym krajem, jak i nad światem jest wielki mrok i te demony, te po prostu mocne duchy mogą być jakieś różne, że po prostu no, człowiek, który zaczyna działać, no, jest bardzo mocno prześladowany, a tym bardziej ktoś, kto wierzy, że dostał taką wizję, żeby innym ją opowiedzieć. Może dlatego było też bardzo ciężko się nią podzielić. Ja się bardzo cieszę z tego powodu. A co do zniszczenia, że będzie zniszczone, to miałem taki sen. Było to dziwne. Robiłem taki post właśnie dłuższy, 3 tygodnie wodny taki post i nic się nie działo za bardzo, ale pojechałem w pewnym momencie na działkę i byłem na tej działce, zasnąłem przy ognisku. Nie wiedziałem, jak mam się modlić do końca, bo czasami się modliłem, a tu nie było łatwo, ale tak powtarzałem, że Bóg jest ogniem trawiącym, czy jakoś tak mówiłem, i w końcu to ognisko przygasło, a ja się obudziłem i było mi zimno. I poszedłem do samochodu. I w tym samochodzie sobie włączyłem grzanie, chyba tam włączyłem go ten i jakoś na pograniczu, nie wiem, czy snu, czy no usnąłem chyba i pojawiłem się jakby, to było dziwne, bo siedzicie, wyobraźcie sobie, że siedzicie sobie w jakimś miejscu w samochodzie i patrzycie przez szybę na widok konkretny, pola, lasy i tak dalej przed wami. Zasypiacie i jesteście w tym samym miejscu. Dokładnie w tym samym miejscu. I leci kula ognista. Taka kula ognista leci po niebie jak jakiś meteor. Wali w ten las i ten normalnie idzie taka ściana ognia, że wyższa niż, no myślę, że może nawet niż te drzewa może była, nie pamiętam dokładnie, ale bardzo szybko pędziła. Pokonała te wszystkie pola, a to jest odległość, nie wiem, z kilometra może. Ale w mgnieniu oka pokonała to wszystko i była przy mnie, już przy tym
miejscu, w którym się znajdowałem i wtedy ten sen się skończył. Czyli no, ciach i nie ma. I tylko tyle, krótko, bardzo krótko i nie wiem, czy to się nawiązuje, do czego to nawiązuje, może do zniszczenia przez ogień, nie mam pojęcia. Co to była za kula, dlaczego tam leciała i dlaczego walnęła w ten las, tam w oddali gdzieś i też, no, chciałem też się tym podzielić w kwestii tego właśnie, że byśmy, tam Marta siostra mówiła, żeby się cieszyć tym, co jest. To podzieliłem się. Dobrze, moi drodzy, ktoś jeszcze chciałby odnośnie snów powiedzieć, bo jakby chciałbym płynnie przejść w kolejną metodę, że tak powiem, jak Bóg się komunikuje z nami. No może ja się podzielę tak szybko, bardziej tak, żeby ten mój sen, żebyśmy się zastanowili nad każdy z nas i ja również nad tym, co robimy, czy się podoba Wszechmogącemu Wiecznemu. Bo czasem niekiedy rzeczy, które robimy, wydają nam się, że są ok, bo cały świat to robi, a to jest ta szeroka droga i to Wszechmogącemu Wiecznemu wcale tego nie popiera i wręcz jest to dla niego ohydą. I to było dawno, znaczy się dawno, no dawno temu, jeszcze zanim przed moim nowym narodzeniem i bardzo lubiłam tańczyć. I tak właściwie jakby się ktoś mnie zapytał, dlaczego lubiłam tańczyć, to bym powiedziała takie rzeczy jak świat, ale oczywiście po tym się kryją też różnego rodzaju inne rzeczy, które są dużo gorsze. W każdym bądź razie Wszechmogącemu Wiecznemu te, myślę, że te moje tańce się wcale nie podobały, pomimo że na powierzchni w pewnym sensie, no bo nawet chodziłam na jakieś takie nauki tańców i to niby jakieś takie, nie wiadomo jakie, salonowe czy jakieś tam, no nieważne. W każdym bądź razie może ktoś też znaleźć mnóstwo jak gdyby uzasadnień. Nie mówię, że to były tylko te, i to nie o mnie chodzi, bo nie chcę, żeby to było o mnie. W każdym bądź razie wiedziałam, że będę miała jakiś sen i bardzo się, bardzo czułam już tak od wielu dni, wiedziałam, że coś do mnie i o nie, sen czy wizja, że w ogóle będzie coś takiego i nawet zadzwoniłam przed samym pójściem spać do znajomego, ale i tym śnie on też jakoś występował, ale to mi się wydawało, to było przypadek, bo to była ostatnia osoba też, z którą rozmawiałam, także to wykluczam. W każdym bądź razie byłam jak gdyby na jakimś uniwersytecie, bo na uniwersytetach też te tańce, nauki tańca i tak jakby się to wydawało, że to wszystko tak ok, no bo klasa i tak dalej, i te krzesełka i takie światło świetlicowe i tam nauka tańca i w pewnym momencie ja ręka tak jak gdyby ze światła biała w tym śnie mi się wydawało, że coś może miało z tym związane z tym kolegą, ale to jest zupełnie nie. W każdym bądź razie i do szyi i wiem, że będę umierać. I wiem, że będę umierać i wiem, że to się dzieje tak, że ludzie są i nawet nie wiedzą, co się ze mną dzieje. Bo nawet tego nie widzą. I ja padam i tak jak w klasach, na uczelniach są krzesła i ja tak pomiędzy, tak że widzę jak gdyby głowy ludzi i wiem, że oni nie wiedzą, a ja zaraz będę umierać, bo ta ręka ze światła do mojego gardła. I będę duszona
i będę umierać. Więc taki miałam sen i się obudziłam. W każdym bądź razie z tego snu ja wnioskuję, że my sobie nie zdajemy sprawy z rzeczy, które robimy i jakie one mogą mieć konsekwencje na tym wieczne. Jak bardzo to może być obrzydliwością, a nawet nie wiemy o tym, bo żyjemy w świecie upadłym. I jeśli chcemy grzeszyć, nawet cały świat nam nie powie, że to jest grzech, ale 1500 jakiś, że to bardzo dobrze, że to robisz, że to na zdrowie i w ogóle przecież uczysz się rytmu, tam koordynacji i tak dalej, i choć i wręcz przeciwnie, wszyscy zalecają, oczywiście medycyna i wszystko, 1500, co, i w ogóle sobie nie zdajemy sprawy, jaką to jest obrzydliwością. I długo mi zajęło, żeby to z siebie oczyścić. Nie mówię, że ja tylko chodziłam na nauki tańca, ale to nie o mnie chodzi. Po prostu dzielę się tak na szybciutko, takim spostrzeżeniem i zachęcam i samą siebie też, żebyśmy sprawdzili, na co robimy, bo czas jest bardzo krótki. I rzeczy, które robimy automatycznie i świat nam przyklaskuje, bo świat przyklaskuje szerokiej drodze, a wąskiej nie, bo wąska jest trudna i nie ma oklasków i nikt nam nie kibicuje tam, że bardzo dobrze i pokazuje nam palec w górę, tylko trzeba, tylko to jest droga wąska i trzeba cały czas patrzeć, jak się idzie, więc bardzo zapraszam wszystkich kochani, żebyśmy zastanowili się nad wszystkim, co robimy automatycznie, z przyzwyczajenia, wszyscy nam przytakują, czy to nie jest obrzydliwością dla Wszechmogącego Wiecznego i czy to nie ma, niesie za sobą ogromnych kar, kary, które mogą być wieczne. Więc odsućmy się, nawróćmy się do Słowa Chrystusa, do tego, co On chce, żebyśmy robili, odwróćmy się od grzechów, przeanalizujmy nasze kroki, czy my idziemy wąską drogą. Dziękuję. Dziękuję Wam. Dobrze, to może teraz dość istotną rzecz. Prorok. Prorok Boży. Ja chcę, żebyście mieli świadomość, no oczywiście większość ma, prawda, ale w ramach przypomnienia, że prorok to nie jest jakiś tam wierzbierz czy ktoś, tylko prorok to jest ten, który mówi w imieniu Bożym. Bezpośrednio mówi w imieniu Bożym. To znaczy powołuje się na Boga. Tak? Prorok to nie jest jakiś tam typu Jackowski. Jego nie można nazwać prorokiem. Nie wiem czemu, ale siebie słyszymy. No ale cóż, będę kontynuował. Piotr wcześniej przeczytał właśnie z czwartej Mojżeszowej odnośnie tej zagadki, prawda? Ja chcę zwrócić na coś innego uwagę, to znaczy na słowa szóstego wersetu, to jest 12 rozdział na czwartej Mojżeszowej. Jest napisane tak, jeżeli Pan, słuchajcie moich słów, jeżeli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego w śnie. Jak taka jest zazwyczaj reguła i taka była, jak możemy zobaczyć w historii biblijnej. W tych samych Mojżeszowych też mamy napisane, jak rozpoznać proroka. Prawda? Już kiedyś parę razy w sumie o tym rozmawialiśmy. I nie wiem, czy jest potrzeba, aby
to cytować, ale wiecie, że prorok, który chociaż mocny, czy znak, mogę ci... czy cud? Jasne. Jesteś Piotr? Nie słychać. A mam pytanie, czy siostra Barbara może wyłączyć mikrofon, bo słychać pogłos jest, sprzężenie. Jak wyłączy ktoś z was mikrofon u siebie, to je... Tak. Dobrze, jak wyłączyć mikrofon? Okej. Okay. Jak wyłączyć mikrofon? Po środku masz, nie wiem jak to nazwać, szczerze mówiąc, ale taki, masz cztery opcje. O, w tej chwili. Na czym skończyłem? Aha. Chodzi o to, że ten prorok, który przepowiada jakąś rzecz, a ona się nie spełni, to nie wyszło od Pana, prawda? Albo jeżeli by przepowiadał jakąś rzecz, aby ona się spełniła, ale by jakby kierował do innych bogów, to on jest fałszywy, to nie posłał go Pan Bóg. Jak możemy rozpoznać, że kieruje kogoś do innych bogów? Przede wszystkim po tym, co Bóg powiedział, to znaczy chodzi o, mam na myśli przykazania, prawda? Jeżeli mamy odstępować wobec tych słów, które się zdarzyły, które się wypełniły i on nas kieruje właśnie niby z pełnymi ustami o Jezusie, a w innym kierunku, no to wiadomo, mamy w tym kierunku nie iść po prostu. Ja znowu chcę jakby tylko narzucić tak, taki obraz tego, że to było od początku, od nawet już Abraham został nazwany prorokiem, prawda? Tak sam prorokował. Ale to się przejawia przez całe pismo i do końca świata. I nam też to będzie towarzyszyć i towarzyszy. Jako ciekawostkę, wiecie, kto był największym prorokiem? No nasz Pan, Jezus Chrystus, nasz Bóg, Mesjasz, on był największym z proroków. No, Mojżesz nawet o nim przecież mówił, nie? Że proroka takiego, jak ja jestem, wzbudzić Pan, Bóg Twój, nie? Że dalej jest napisane, jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w imieniu moim, to ja będę dochodził na nim. Tak? Tego proroka najbardziej mamy słuchać. To jest wszak innych też, ale to, co on powiedział, jest najistotniejsze. I żeby powiększyć to, co dotyczyło proroków, to ja wyciągnąłem taki przykład za czasów Jozuego z Księgi Sędziów, czwarty rozdział, czwarty werset 6, bo jest napisane tak, że Debora była prorokinią, która sądziła lud, prawda? Mówiła im, jak mają żyć, co mają robić. Tak? I przeczytam w ten sposób. W tym czasie sądziła Izraelitów prorokini Debora, żona Lapidota. Siadywała ona pod palmą Debory, pomiędzy Ramą a Betel, na pogórzu Efraimskim. I synowie izraelscy przychodzili do niej na sąd. Posłała ona wezwanie do Baraka, syna Abinoama z Kadesz Naftali i kazała mu powiedzieć, oto tak nakazuje Pan Bóg Izraela. Wyrusz i pociągnij
na górę Tabor, a weź ze sobą 10 tysięcy mężów, synów Naftariego i synów Zabulona. Tak, ona nie dość, że sądziła lud w takim sensie, że mówiła, co mają też robić, to też szczególnie dotyczyło to całego zboru, nie tylko tam poszczególnych osób, ale całego zboru. I ogólnie prorocy, którzy byli posyłani, mówili na przykład, czy mają iść na wojnę, dajmy na to z Filistynami, kto ma zostać królem i tak dalej, nie? Samuel przecież był prorokiem Pana. Jest napisane w 1 Samuela, to z 1 Samuela 3:20. I dowiedział się cały Izrael od Dan aż do Beerszeby, że Samuelowi zostało powierzone być prorokiem Pana. Tak? O tym się zazwyczaj nie mówi, że te osoby byli no posłańcami, tak? Ale my często, jak jesteśmy uczuleni na to, zauważyłem, że jak ktoś mówi właśnie w imieniu Bożym, to dosyć sceptycznie na to patrzymy. I owszem, no wszak przecież sam Pan Jezus nas przestrzegał, żebyśmy uważali, że powstaną fałszywi prorocy, szczególnie w czasach ostatecznych będzie taki zamęt, nie? I ja jeszcze jeden przykład podam i zaraz wam oddam głos co do tego. To jest za czasów Izraela, jeszcze wtedy, kiedy dom Izraela nie został wygnany do Asyrii. Może przeczytam, to trochę dłuższe będzie, ale przeczytam, żebyście mieli rozeznanie. Król izraelski zaś i Jehoszafat, król judzki, siedzieli na swoich tronach przyodziani w szaty uroczyste na placu przeciwko bramy wyjazdowej do Samarii. A wszyscy prorocy prorokowali przed nimi. Jeden z nich, Sedekiasz, syn Kenany, sposądził sobie żelazne rogi i mówił: tak mówi Pan, nimi będziesz but Aramejczyków, dopóki ich zupełnie nie wytępisz. Wszyscy też prorocy tak samo prorokowali, mówiąc: wyrusz do Ramot Gileackiego, a poszczęci się ci się i Pan wyda je w ręce króla. A posłaniec, który poszedł, by przywołać Michała, rzekł do niego tak: oto wszystkie wypowiedzi proroków są jednakowe pomyślnie dla króla. Oby i twoje słowa było jak słowa każdego z nich. Przepowiadaj dobrze. A Michałasz powiedział: jako żyje Pan, że będę mówił tylko to, co mi powie Pan. A gdy przyszedł do króla, rzekł król do niego: Michałaszu, czy mamy ruszyć przeciwko Ramot Gileackiemu na wojnę? Czy też zaniechać? A on powiedział: wyrusz, a poszczęści się i Pan wyda je w ręce twoje. Wtedy król rzekł do niego: ile razy mam cię zaklinać, byś mi nie mówił nic innego, jak tylko prawdę w imieniu Pana? Ciekawe, prawda? Ja przejdę dalej, żeby dojść do końca. On odpowiedział: wyjdę i stanę przed duchem kłamliwym w usta wszystkich jego proroków. Wtedy on rzekł: tak, ty go zwiedziesz, ty to potrafisz, idź więc i uczyń tak. Otóż teraz włożył Pan ducha kłamliwego w usta wszystkich tych twoich proroków. Pan zapowiedział tobie nieszczęście. Wtedy przystąpi Sedekiasz, syn Kenana, i uderzy Michałasza w policzek, mówiąc: jak to? Więc duch Pana odszedł ode mnie, aby mówić przez ciebie? Tak krótko mówiąc, streszczając to, co tu się stało. Mieli wyruszyć na wojnę z Amorejczykami. Aramejczykami, przepraszam. I co się stało? Tam było 400 proroków, którzy mówili jednogłośnie, że wszystko będzie super. Wygrasz, prawda? Do króla izraelskiego. Tam jeszcze był Jehoszafat, król judzki. Jako jedyny Michałasz mówił, że nie, że tak się nie stanie. Jako jedyny. I on mówi, że on powie tylko to, co Pan mówi. To jest bardzo istotne, a nie to, co my chcemy usłyszeć. Jeremiasz też napomina też o tym, nie, mówi, prorokując, nie, a mówi tak: a Pan rzekł do mnie: fałszywie prorokują prorocy w imieniu moim, nie posyłam ich, ani nie dałem im poleceń, ani nie mówiłem do nich.
Kłamliwie widzenia, marne wierzby i wymysły swojego serca wam prorokują. Tak, tu on mówi mi między innymi też o tej sytuacji swojej księdze. Także to jest bardzo istotne, żeby też tego nie lekceważyć i tak jak w snach bardzo na to uważać. Warto dlatego znać chociażby takie przykłady z pisma. Dla nas mogą się wydać nieistotne, ale to bez powodu nie zostało napisane. Nie bez powodu to się zamieściło w Biblii. Nawet takie szczegóły, prawda, że go uderzył w policzek Michała, denerwując się, pytając, czy pan mnie opuścił, żeby mówić przez ciebie, tak? Dlatego, no to jako przestroga, jeżeli chodzi o ten. Ja mam oczywiście więcej przygotowane na ten temat, ale oddam głos. Nie? Chciałem też właśnie zwrócić uwagę na to, co Pan Jezus powiedział, nie? Że powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Tak? Ale to jest nadal ciągle było i będzie komunikacją, przekazywaniem informacji Boga do nas. To tyle, dziękuję. Dzięki, Wojtku. Ja też mam kawałek. Dzięki. Księga Piotrze, przerywa ci się nadal. To muszę się chyba przelogować. A teraz? Działa? No, teraz lepiej, no. Powiem tak. To jest fragment z Jeremiasza 23 rozdziału. I przeczytam tak. 19 werset. Wierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami nad głowami bezbożnych się kłębi. Nie uśmierz gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca. W dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie. Nie posyłałem proroków, a oni jednak biegną. Nie mówiłem do nich, a oni jednak prorokują. Jeżeli uczestniczyli w mojej radzie, to niech zwiastują mojemu ludowi moje słowa i odwracają ich od ich złej drogi i ich złych uczynków. Czy jestem Bogiem tylko z bliska, mówi Pan, a nie także Bogiem z daleka? Czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym ja go nie widział, mówi Pan? Czy to nie ja wypełniam niebo i ziemię, mówi Pan? Słyszałem, co mówią prorocy prorokujący kłamliwie w moim imieniu, mówiąc, miałem sen, miałem sen. Jak długo to trwać będzie? Czy ja jestem w sercu proroków prorokujących kłamliwie, prorokujących oszukańczo, według upodobania własnego serca, którzy zmierzają do tego, by zatrzeć w pamięci mojego ludu moje imię przez swoje sny, jakie sobie wzajemnie opowiadają, tak jak ich ojcowie dla Baala zapomnieli o moim imieniu? Prorok, który ma sen, niech opowiada sen, ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo. Cóż plewie do ziarna, mówi Pan. Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, jak młot, który kruszy skałę? Dlatego ja wystąpię przeciwko tym prorokom, mówi Pan, którzy sobie nawzajem wykradają moje słowa. Oto ja wystąpię przeciwko prorokom, mówi Pan, którzy używają swojego języka i mówią, że to wyrocznia. Oto ja wystąpię przeciwko prorokom, którzy za proroctwa podają sny kłamliwe, mówi Pan, a opowiadając je, zwodzą mój lud swoimi kłamstwami i przechwałkami. A przecież ja ich nie posłałem, ani im niczego nie nakazałem. Oni zaś temu ludowi zgoła nic nie pomagają, mówi Pan. A gdy pytać się będzie ciebie ten lud, albo prorok, albo kapłan, mówiąc, jakie brzemię zapowiada Pan,
wtedy im odpowiedz. Wy jesteście moim brzemieniem, lecz ja was zrzucę, mówi Pan. A proroka lub kapłana, czy kogokolwiek z ludu, który by rzekł brzemię Pana, ukaże tego męża wraz z jego domem. Ale tak mówcie nawzajem do siebie, każdy do swojego brata. Co odpowiedział Pan, albo co mówił Pan? Lecz brzemienia Pana już nie wspominajcie, gdyż brzemieniem stanie się dla każdego jego słowo. Wy bowiem przekręcacie słowa żywego Boga, Pana zastępów, naszego Boga. Tak masz mówić do proroka. Co ci odpowiedział Pan, albo co mówił Pan? I tutaj się zatrzymam, bo jest to dla mnie niezwykle, no jest to dla mnie niezwykle ważne. Ciekawe jest to dla mnie, że tak się zastanawiałem, jakie pytanie mi chodziło po głowie. Czy jeżeli ktoś mówi słowa z Pisma, które były powiedziane przez tych proroków do ludu, żeby ostrzegać i wyprowadzać ze złej drogi, i idzie i mówi to ludziom, żeby ich wyprowadzać z ich złych dróg i ostrzegać ich, to czy taki człowiek nie staje się też prorokiem? Bo przecież mówi słowa prorocze, które były dane do Pisma, ale powtarza te słowa, i to nie są jego słowa, tylko słowa z Pisma do ludzi, którzy tych słów nie mają. I tak się zastanawiałem, czy wszyscy ci, którzy na przykład w tych czasach ostatnich głoszą i wyciągają ludzi w ciemności, to czy nie są prorokami Pana? Tak się zastanawiałem poważnie nad tym, myślałem, żeby poddać tą myśl pod właśnie rozważania nasze tutaj. Bo miałem też takie coś przeczytałem na temat, jak sobie wpisałem, o proroku. Zaraz to przeczytam. W religiach abrahamowych prorokiem jest osoba będąca w kontakcie z Bogiem, której zadaniem jest przede wszystkim objawiać wolę Bożą wobec ludzi. I jeżeli ktoś objawia wolę Bożą wobec ludzi, Pisma, według słowa, którego tam nie dostał, w sensie takim, że dostał coś na przykład przez sen czy wizji, ale objawia Słowo Boże. A przecież religie fałszywe i fałszywi prorocy te słowa przekręcają. A jak ktoś podaje to słowo wiernie i prawdziwie do tych ludzi różnych i dzięki temu oni są wyprowadzani z ciemności, to ja się tak naprawdę zastanawiam nad tym, czy taki człowiek nie jest prorokiem jako naczynie, które używa słów Bożych, żeby ludzi ostrzegać. I to chciałem wam dać pod rozwagę, żeby się nad tym zastanowić. Był nawet taki fragment, gdzie nie pamiętam, czy Mojżesza, że tymi 70, czy 72, żeby wszyscy się zamienili w proroków Pana. Może bardziej będzie ktoś z was pamiętał, co to był za fragment, żeby cały lud się zamienił w proroków Pana. Ja nie pamiętam kontekstu tego, ale daję to pod rozwagę, żeby to znaleźć i się nad tym zastanowić. Myślę, że to niezwykle ważne. I to tyle. Mojżesz mówił, tak? No, jakbyś mógł, bracie, przeczytać go. Mojżesz mówił. Ja to dzisiaj czytałem, wiesz, tak sobie przypomniałem, bo tam było, że oni byli zazdrośni, prawda? On mówił, że chciałby, żeby wszyscy byli. I tam, z tego co pamiętam, chodziło o to, że na 70 starszych oni wstąpił duch, prawda? Może i oni prorokowali w tym. Za chwilę mogę to znaleźć, jak chcesz. Tak, także to, to koleruje, to znaczy z tym, że co napisał Paweł przecież, tak? A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali, bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami. Chyba, że żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany. I tylko ja ci zaraz oddam głos, ale taka dygresja, bo wiecie, tak naprawdę to jest tylko narzędzie. Tak samo i sen, prorokowanie, żeby nie pojawiło się u nas coś takiego, jak u różnych charyzmatycznych zgromadzeniach,
którzy jakby się tym karmią, że oni muszą to mieć, bo jak w tej chwili tego nie ma, to coś jest nie tak, prawda? Albo to jest ich jedynym jakby budulcem tego zgromadzenia. Często fałszywym, ale no, tak postępują. To jest tylko narzędzie. Przecież w innym miejscu jest napisane, wszystko przeminie, a miłość nie przeminie. Dlatego my powinniśmy do tej miłości dążyć. Wobec siebie, wobec naszego Boga. To jest tylko narzędzie, dlatego ja chciałbym, tego ten temat zaproponowałem, nie, żebyśmy mieli większy obraz, nie? Także mów dalej, Piotr. No ja w zasadzie powiedziałem praktycznie prawie wszystko, co tam chciałem powiedzieć i ten fragment właśnie Ciebie prosiłem, bracie, żebyś go znalazł i przeczytał, bo myślę, że to niezwykle ważne, a mi ostatnio do głowy przyszło. Modliłem się i przyszło mi do głowy ten Medad, tych dwóch takich, co było w obozie, bo było tych, z Mojżesza był wzięty, z ducha Mojżesza było wzięte i na innych też jakby dane, co nie? Że podzielił się jakby tym, no podzielił się tym zadaniem, które może poniekąd właśnie dostał, bo cały lud jakby był prowadzony przez niego jako narzędzie był Mojżesz i wielu rzeczy może tak, no ciężko mu było może znosić to wszystko samemu, co nie? I pojawiło się tych 72. 70 było chyba w innym miejscu, a dwóch było, nie pamiętam czy nie, czasami w obozie. I oni właśnie, tam była taka sytuacja chyba z Jozuem też, jeśli się nie mylę. Ja tu fragment akurat, ja wcześniej go przygotowałem. Mojżesz wyszedł i powiedział ludowi słowa Pana. Potem zgromadził 70 mężów ze starszych ludu i kazał im stanąć boku na to. I stąpił Pan w oboku i przemówił do niego. Wziął też nieco z ducha, który był w nim i złożył na 70 starszych mężach. A gdy duch spoczął na nich, prorokowali, co im się potem już nie zdarzyło. Lecz w obozie pozostali dwaj mężowie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich także spoczął duch, gdyż i oni byli wśród wyznaczonych, ale nie wyszli ku namiotowi. Oni też prorokowali, lecz w obozie. Przybiegło pachole i oznajmiło Mojżeszowi. Eldad i Medad prorokują w obozie. Na to odezwał się Jozue, syn Nuna, usługujący Mojżeszowi od swej młodości i rzekł, Panie mój, Mojżeszu, zabroń im tego. Odpowiedział mu Mojżesz, czyżby był zazdrosny o mnie, aby cały lud zmienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. O to ci chodziło, prawda? Tak, bardzo ważne słowa. Rozważcie to w swoich sercach. Żeby cały lud zamienił się w proroków Pana, żeby Pan złożył na nich swojego ducha. A jaka jest obietnica Nowego Przymierza? Duch Święty na pięćdziesiątnicy był. I to takie wow, nie?